Ile pan miał lat wtedy? 5. No, równo 5. No i później zacząłem też sobie przypominać parę obrazów takich, no, z ojcem. No, kłócili się i wrócił ojciec z pracy, bo mieszkaliśmy w Tuszynie. Matka prowadziła bar taki w Modlicy. No i szliśmy przystanek jeden tramwajowy z Modlicy do Podębiny. No i prowadził mnie za rękę. No nic nie mówiliśmy, ale do tej pory pamiętam i czuję, jak taka energia miłości szła z jego ręki do mojej. Pewno z mojej do jego też. No, czułem, że jakiś taki pobity, tak, nie, że był pobity, tylko no jakby psychicznie. Pamiętam, ale pamiętam też olbrzymią miłość, którą doświadczyłem wtedy. No i sądzę, że całe życie mi towarzyszyła jego miłość. Towarzyszy pewno nadal. I no też tą dawkę, którą wtedy dostałem, no to też, no nie umiem tego przetworzyć, ale to olbrzymią dawkę, która no towarzyszy mi przez całe życie. Jest pan i wieśniakiem, i mieszczuchem. Zna zapach gnoju równie mocno jak zapach tych łódzkich spalin. Czy etos chłopa jest dla pana takim jeszcze herbowym rodowodem? Czy chłopskość jako stan ducha na pana wpłynęła? Co z niej ocalało i co miało wpływ na dalsze życie? Może nic. Ładnie to nazwałeś, że tym herbem, czy tym znakiem herbowym moim właśnie jest wieś. Co to znaczy wieś? To znaczy rzetelna, trudna praca. Tak ojciec mówił, że ziemi nie oszukasz. Ziemi nie oszukasz. A więc źle zaorzesz, źle zasiejesz, źle wykonasz pracę, to ci się nie urodzi, nie będziesz miał urodzaju. To jest bardzo twarda szkoła, praca w glebie. Trzeba dbać, pilnować, przywieźć plon, nawet gdy w niedzielę, nawet gdy, bo za chwilę będzie burza i wtedy nie zbierzesz z pola. A więc to staranie się o te drobiazgi, o ten moment, o dobrą wyłapanie dobrej pogody, dobrą uprawę ziemi. Dalej matka mi też swoją postawą, bo mimo że ojciec pracował na roli, to matka zarządzała pracami polowymi, kto co ma robić i jak. I matka wyłapywała, że na przykład za dużo zasiał nawozu i wtedy ten nawóz spalił rośliny, albo że no, czegoś nie dopilnował, albo źle było zabronowane, za płytko na przykład zabronowane rośliny i wtedy słońce nie pozwoliło im wzejść. A więc jakby ta dbałość o szczegół i dbałość no, o to gospodarstwo, dbałość o zwierzęta, które tam, no, nawet miłość do nich pozwoliły temu gospodarstwu istnieć. Bez tej miłości, bez codziennej troski okupionej dużym wysiłkiem fizycznym, gospodarstwo nie przynosiłoby dochodu. I ta troska to jest ten mój znak herbowy, którą uczyłem się i wykształciłem właśnie w tym gospodarstwie rolnym. Tego w mieście, a szczególnie komunistycznym, nie ma. Tam tej troski nie ma, tam jest praca od niechcenia. Jakby praca jest naganna. Praca i troska w systemie komunistycznym były naganne. Ja na przykład
w 70-tych latach, już pracując na uczelni, musiałem podjąć, no chciałem podjąć, ale i musiałem podjąć taką trudną decyzję, czy ja będę jeleniem i będę mógł patrzeć sobie w lustro. A co to znaczy jeleń? Jeleń to znaczy pracujący niepotrzebnie na rzecz systemu. Nie systemu, tylko na rzecz tej firmy. Niepotrzebnie, wbrew... Jeleń to ten, któremu przeszkadzają, a każda fabryka stała w zasadzie siłą pracy dwóch, trzech jeleni. Ci jelenie nie potrafili źle pracować. Nie potrafili od niechcenia wykonywać swoje obowiązki albo udawać, że wykonują, to tych dwóch, trzech jeleni, cała fabryka, wysiłkiem tych dwóch, trzech jeleni, cała fabryka, której mogło być zatrudnione 500, 1000 ludzi, dzięki nim ona istniała. I dzięki nim była dobra produkcja. I ja w 70-tych latach musiałem i chciałem podjąć taką decyzję, czy mogę patrzeć w swoje lustro i nie pluć w to lustro? Lustro, gdzie no, jest widać tu podobizna. I to brat też mi to powiedział, że no, patrz tak, żyj tak, żebyś nie musiał pluć w lustro. To chciałem taką, to podjąłem taką decyzję i świadomie będę jeleniem, ale nie będę musiał pluć w lustro. Pamiętam, to był dla mnie dzień historyczny. Z lewej strony i z drugiej zdewastowana fabryka. Rozwalone drzwi, wybite okna, wyrwane kable, zerwane kontakty. Uczelnia została założona z myślą o tym, żeby uczyć umiejętności twórczych. No i właśnie w tej szkole wszyscy studenci uczą się twórczego rozwoju, twórczego rozwiązywania problemów. Wydaje mi się, że kluczem do uczelni i kluczem do jej rozwoju jest praca z ludźmi, to znaczy pozwolenie im, ażeby mogli realizować swoje pasje i wspieranie ich w tym, żeby te pasje stawały się rzeczywistością. W pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że nie chodzi o to, żeby poznawać rzeczywistość, ale chodzi o to, żeby ją zmieniać i to zmieniać twórczo. Dotychczas to myślenie twórcze jest przypadkowe. I w mojej pracy naukowej zdołałem zrekonstruować, na czym polega akt twórczy i jak ten akt w sposób zamierzony, w sposób umyślny wywoływać i jak trenować człowieka, żeby potrafił ten akt twórczy wywoływać. Moim marzeniem, które leży u podstaw założenia tej szkoły, tej uczelni, już teraz 25-tysięcznej, jest kształcenie umiejętności twórczych. W sposób tradycyjny kształci się wiedzę o otaczającym świecie. Nowy sposób polega na rozwoju osobowości i na kształtowaniu, zwiększaniu dyspozycji człowieka do przekształcania otaczającego go świata. Niedawno byłem w fabryce, którą
chciałem obejrzeć jej nowoczesną technologię i właściciel przyznał się, że był moim studentem i że tą fabrykę zbudował dzięki doświadczeniom, którą odniósł ze wspólnych zajęć. A więc życzę wam, żebyście poszli w jego ślady i byli dumni z tego, że kończycie właśnie, że chodzicie właśnie w to miejsce. Czy wiadomo, czego ma się nauczyć uczeń człowieka świadomego? Nie wiadomo. Kto o tym decyduje? Nauczyciel? Uczeń. Co jest trudnością? Co by chciał, czego by się chciał zdobyć? Jakie nowe umiejętności? Decyduje uczeń. Nauczyciela zadaniem jest tylko stawianie odpowiednich zadań do tego, co uczeń chce. Czego się chce nauczyć, trudności, przeszkód, pułapek. Program ustala uczeń edukacji. Można go prowokować, można mu pokazywać. A więc tempo uczenia się, chęć uczenia się, treści edukacji ustala uczeń, a nie nauczyciel. Natomiast mistrzostwem mistrza, tego nauczyciela, jest, bym powiedział, stawianie takich zadań, które nie zniechęcą tego ucznia, tylko rozpalą w nim żar, chęć właśnie dalszej edukacji, stawiania sobie wyzwań, poszerzania horyzontów, no i zdobywania świata ponad swoją miarę. Ponad swoją miarę. Jeśli coś, co jest mu możliwe już do osiągnięcia w zasięgu możliwości, to może zostawić to innym. Także te wizje, sformułowanie tych wizji, zdefiniowanie tych wizji, to nie jest, marzenia są bardzo ważne w twórczości. Marzenia są bardzo ważne. Jeszcze też o sobie jakby powiem, że właśnie kiedyś tam znalazłem się na Sycylii, no i patrzę na mapę, no Afryka tak niedaleko, z tym kolegą byliśmy, chodź weźmiemy łódkę, płyniemy. No on przerażony, co ja wymyśliłem. No i za rok ląduję w Afryce. No za rok i miesiąc. No. Też to, no... Usiadłem z wrażeniem. Ale to nie to, co teraz. Teraz to jest nie problem. To była głęboka komuna, gdzie ani wizy, ani paszportu, ani pieniędzy, nic. No. Stało się. Także patrzcie, w jakich aspektach niejako, jakie obszary projekt porusza? Właśnie porusza te marzenia, porusza tą szansę. Ale ja nic tu jeszcze o woli, o dzielności nie mówiłem. To zwykle wiąże się zrealizowanie takiego projektu z wyjściem poza schematy, z wyjściem poza utarte nasze ścieżki i ścieżki najbliższych. I trzeba sporej wytrwałości i hartu, żeby stan rzeczy konsekwentnie, jakby ten projekt zrealizować, nie odwrócić się w połowie drogi, a już nie mogę, już nie mam siły, a nie dam rady. Potrzebna jest dzielność w działaniu. Często jest tak, że po warsztacie, no to ja teraz wrócę do domu i żonie powiem, albo mężowi. No, to też jako już wy rasowi trenerzy powinniście ostrzegać przed tym, nie trenować partnera. No bo może nie chce, może nie na tym etapie, może tego. Gotowa wojna w domu, nie? Może innego sobie znaleźć, materiał treningowy, tak?
No i właśnie mi opowiada po drodze, że zrobiłem jedne koła, mówi on, zrobił jedną przykładnię i ten cyklop tak bardzo wolno chodził, nie? Za długo mu było. No zrobił drugie, no to ten cyklop, drugą przekładnię, ten cyklop mu za szybko chodził i się cały chciał przewrócić, nie? A już no, popsułby się. I dopiero za trzecim razem, jak trzecią przekładnię wykonał, no to i właśnie byłem przy jej wykonywaniu, no to cyklop chodził z właściwą prędkością, nie? I mógł ten gnój z obory, czy tam z tego miejsca, no, wyładować na przyczepę traktora. Miałem wizytę wiceministra edukacji szkolnictwa wyższego Ukrainy, też właściciela uczelni w Ukrainie. No i on zaskoczony był, bo on mówi, ja mam wszystkie narzędzia, żeby moja szkoła była duża. No i on, a tam trochę ponad 40 studentów. Co ty zrobiłeś? No i powiedz mi, no mówię, no twórczość, no ale to jedno słowo jest oczywiście nieczytelne. No to mi daj mi strukturę organizacji. Dasz mi? No da, masz. Co tam jeszcze? No wypytywał mnie chyba cały dzień. Co chciał, to mu dawałem. No tylko ciągle nie widział jakby no, tego cymesu, który się kryje. No i no, nie tak łatwo nie widać. No. Bo jego pytania były ze sfery opisu, ze sfery performance, a nie były ze sfery podmiotowości. No. A tam jest jakby cymes, którego nie widać. Na przykład, byłem kiedyś na treningu, no i proponują mi, co se życzysz, to reszta grupy ci zrobi. No nie wiem, co chcesz, pogłaskać, pomasować, ponosić na rękach czy coś. A ja w kąt, nie, nic nie chcę. Nie umiałem korzystać. Patrzę, a potem po mnie inni, no mieli pełną gamę oczekiwań. Masaże, głaskania, tego, kołyski, śpiewanie, mruczenie, drapanie. A ja w kąt. Jaki ja głupi, nie? Nie to, że głupi, tylko w zasadzie nie potrafiący korzystać, być w grupie, bo jak ja coś korzystam, to inni gotowi są wtedy. Jest wymiana usług, uczuć, pomocy i tak dalej. No i wtedy, o już potem od tamtego czasu, to pierwszy zawsze się rwałem do tych kołysek i teraz pierwsze co, jak nie radzę sobie z problemem, to głośno mówię. Nie radzę sobie z tym. Więcej, wykład jak prowadzę z nowej dziedziny, to zgłaszam, o te problemy ja jeszcze nie rozwiązałem, pomóżcie. I muszę wam powiedzieć, że podstawowe koncepcje twórczości zostały rozwiązane przez studentów. Te moje, ja taki szpec teraz, ale to nie ja rozwiązałem. Studenci w grupach porozwiązywali. Ja tylko mówię, nie radzę sobie z tym. No. Nie mam czasu już teraz poopowiadać przypadki, kiedy najtrudniejsze problemy te, które was uczę, ta grupa zwykła ćwiczeniowa, machnięciem ręki to zrobiła, no, czy głowy. No i Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna weszła w ten program w zasadzie od początku swego funkcjonowania, ponieważ no, jako założyciel od pierwszych jakby roku, pierwsza, że tak powiem, no, rada naukowców, tu podjęliśmy decyzję, żeby uczyć właśnie tych umiejętności twórczych. W miarę trwania tej uczelni coraz więcej, w różny to sposób się nazywało u nas te przedmioty. Dzisiaj cieszymy się, ja osobiście, to jest mój największy sukces chyba życiowy, że to nie jest partyzantka, tylko realizujemy standardy europejskie. Dziękuję. Najważniejsze jest to, że nie tylko uczymy twórczości, ale sami siebie twórczo rozwijamy, korzystając no, z doświadczeń, które tu zyskujemy, możliwości zastosowania. Także dla mnie jest to niebywała przygoda życiowa, w której mogę siebie rozwijać, no i sądzę, że wielu innych osób podobnie to doświadcza.
Powiedz mi, po co ci była ta szkoła? Krótko. No, jak w poprzednim wywiadzie mówiłem, że ja realizuję misję. To coś ważnego miałem stworzyć w twórczości. No i przepraszam, w swojej filozofii. No i była to ta twórczość, dzisiaj nazywana kreatywnością. I to widziałem, że to jest właśnie ten, to, czym się powinienem zajmować, co jest przedmiotem mojej misji. No i tą misję no, dalej realizuję. Nawet no, teraz rok mija, jak dostałem nową misję, kiedy rano biegłem, naraz pojawiła się światłość, otworzyło się niebo, no i głos słyszę, będzie żył 120 lat. No ja taki przerażony, czemu, po co? No masz dokończyć dzieło. No jak tak, no to w porządku. No i niebo się zamknęło. Przyjąłem drugą misję. No mam kończyć dzieło. No, mam doprowadzić do jakiegoś dobrego finału. No, a więc ja nie pytam po co, pytam jak.